Czy jesteście ciekawi kolejnych ciekawostek? Dziś materiał poświęcony bramkarzowi, znowu. Chociaż od kilku tygodni w sumie ich nie było. Bramkarzowi, którego wielu ludzi uwielbiało przez lata uważając za najlepszego w historii. Mimo tego, że w swojej karierze wszystkiego wygrać nie zdołał. No i przyznać się, czy są na świecie osoby, które go nie lubiły? Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football. Jak już widać po tytule, bohaterem odcinka jest legendarny Gigi Buffon. Bramkarz, który grał w piłkę przez 29 lat. Kończąc karierę dopiero 2 miesiące temu w wieku 45. Zanim zacznę z ciekawostkami na jego temat, klikajcie łapki w górę pod odcinkiem, subskrybujcie kanał po więcej materiałów i zostawiajcie komentarze pod odcinkami, kto jeszcze w tej serii powinien się pojawić. Jesteśmy też bardzo blisko 500 subskrybentów i choć dla fanów YouTube'a może to być niewielka liczba, dla mnie to wielka wdzięczność, że są ludzie, którzy chcą mnie słuchać. Zaczynam więc dzisiejszy materiał. Gianluigi Buffon to były bramkarz mierzący 192 cm, urodzony 28 stycznia 1978 roku. Największymi jego sukcesami jest Mistrzostwo Świata w 2006 roku, Mistrzostwo Europy do lat 21 w 1996, drugie miejsce na Mistrzostwach Europy 2012, 10 tytułów Mistrza Włoch z Juventusem, Mistrzostwo Francji z PSG, a także Puchar UEFA z Parmą i 6 Pucharów Coppa Italia z Parmą i Juventusem. Karierę seniorską rozpoczynał w 1995 roku w barwach Parmy. Po 6 latach przeniósł się do Juventusu, gdzie spędził 17 lat. Następnie przez rok był piłkarzem Paris Saint-Germain, by wrócić na 2 lata do Juventusu. Następnie wrócił na 2 lata do Parmy, gdzie skończył karierę 2 lipca tego roku. W reprezentacji Włoch grał od 1997 do 2018 roku i rozegrał 176 meczów. A teraz ciekawostki. Wywodzi się ze sportowej rodziny. Jego matka uprawiała rzut dyskiem i pchnięcie kulą, a ojciec podnoszenie ciężarów. Jego wujek Dante był koszykarzem we włoskiej Serie A1. Jego dwie siostry natomiast były siatkarkami. W latach 1958-1962 w reprezentacji Włoch występował też inny Buffon, Lorenzo, który był kuzynem dziadka Gianluigiego. Co może niektórych zaskoczyć, jego idolem z dzieciństwa był kameruński goalkeeper Thomas Nkono, którego występy w kadrze nieposkromionych Lwów na mundialu w 1990 roku sprawiły, że Buffon na stałe wybrał bramkę na swoją pozycję na boisku. Jego syn Luis drugie imię odziedziczył właśnie po tamtym bramkarzu. Jego jedyna oficjalna bramka w karierze padła w konkursie rzutów karnych podczas Mistrzostw Europy do lat 16 w 1993 roku, kiedy to Włosi pokonali po serii 11 Hiszpanię, a Buffon do strzelonego gola dorzucił 2 obrony karnych. W półfinale natomiast, pomimo obronienia 3 karnych, swojego już nie strzelił. W Serie A w barwach Parmy zadebiutował mając 17 lat i 295 dni. Już wtedy błyszczał, gdy utrzymał czyste konto przeciwko dwóm zdobywcom złotej piłki z przeszłości, Roberto Baggio i George'owi Weah. W zaledwie drugim sezonie stał się podstawowym golkiperem i m.in. dzięki jego występom Parma została wicemistrzem Włoch. Jego pierwszy mecz w karierze w Lidze Mistrzów datuje się na 13 sierpnia 1997 roku, kiedy to Parma pokonała 3-1 na wyjeździe w Widzew Łódź. W tym samym sezonie Buffon otrzymał swój pseudonim nadany przez kibiców – Superman. Właściwie trochę sam zasugerował fanom ten pomysł, gdy w bardzo ważnym meczu ligowym z Interem Mediolan obronił rzut karny Brazylijczyka Ronaldo. Później, ciesząc się, zwrócony do kibiców, pokazał koszulkę ze znakiem Supermana pod jego meczowym trykotem. Zanim Buffon trafił do Juventusu, mógł trafić do 2 innych klubów. Początkowo mówiło się o Romie, która ostatecznie zdecydowała się na Iwana Pelizzolego. I tego wyboru komentować nie trzeba.
Kandydatem do pozyskania Włocha była też Barcelona, jednak ojciec Gigiego doradził mu Juve, gdyż jego zdaniem tam miał największe szanse na zdobycie mistrzostwa kraju. W 2000 roku Gianluigi Buffon mógł zostać skazany na 4 lata więzienia za sfałszowanie swojego dyplomu szkolnego podczas ubiegania się o wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie w Parmie. Ostatecznie zapłacił ponad 6 milionów lirów kary i uważa tę sytuację za największy błąd swojego życia. Przed sezonem 2000-2001 Buffon dwukrotnie zmieniał swój numer na koszulce. Po oddaniu numeru 1 zdecydował się na 88. Jego zdaniem symbolizowało to jego charakter i ambicje, jednak nie wiedział, że numer ten związany był z neonazistami z okresu wojny światowej. Po przeproszeniu kibiców zmienił więc numer na 77. W 2001 roku został najdroższym bramkarzem na świecie, gdy Juventus wydał na jego transfer z Parmy ponad 52 miliony. W Juve stał się legendą, zostając drugim za Alessandro Del Piero zawodnikiem w historii, jeśli chodzi o występy w zespole. W 2006 roku, jeszcze przed Mistrzostwami Świata, wybuchła afera Calciopoli. Gianluigi Buffon przez pewien czas również był jednym z podejrzanych w sprawie nielegalnego obstawiania meczów piłkarskich. I choć bramkarza oczyszczono ze wszelkich zarzutów, tuż po zostaniu mistrzem świata i zdobyciu 2 tytułów mistrzowskich pod rząd, tytuły Juventusowi odebrano, a klub zdegradowano do drugiej ligi. Buffon był jednak jedną z legend, które w zespole pozostały. Choć to nie Buffon, a Lev Yashin jest jedynym w historii bramkarzem, który sięgnął po złotą piłkę, Włoch był jej bardzo blisko. Po wygranych przez Squadra Azzurra Mistrzostwach Świata w 2006 w Niemczech zajął 2 miejsce, przegrywając o niecałe 50 punktów z kolegą z reprezentacji Fabio Cannavaro. Jest też ostatnim Włochem w historii, jaki trafił do najlepszej piątki plebiscytu. W 2017 roku zajął 4 miejsce. Po przyjściu do klubu trenera Antonio Conte w 2011 roku i zdobyciu pierwszego po powrocie do najwyższej ligi mistrzostwa, Buffon pobił rekord czystych kont w Serie A, tracąc tylko 16 bramek w 35 meczach i utrzymując 0 z tyłu w aż 21. 7 maja 2012 roku Buffon został wybrany na wiceprezydenta Związku Włoskich Piłkarzy. Dzięki temu stał się pierwszym w historii aktywnym piłkarzem na świecie, sprawującym podobną funkcję. Jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii, którzy nigdy nie wygrali Ligi Mistrzów. Aż 3 razy dochodził do finałów. W 2003 roku uległ Milanowi po rzutach karnych, w 2015 przegrał 1-3 z Barceloną, a 2 lata później Juventus uległ 1-4 Realowi Madryt. Po odejściu z Paris Saint-Germain i powrocie do Juventusu, bramkarz Wojciech Szczęsny chciał oddać Buffonowi koszulkę z numerem 1, a Giorgio Chiellini był gotowy zrzec się dla niego opaski kapitańskiej. Włoch jednak odmówił, twierdząc, że nie wrócił do klubu, by cokolwiek komukolwiek odbierać, lecz wykonywać swoje zadania dla drużyny. Po remisie 0-0 z Benevento 5 lutego 2022 roku w barwach Parmy, Buffon został pierwszym w historii w futbolu bramkarzem, który zachował 500 czystych kont we wszystkich rozgrywkach. Jego rekord zatrzymał się ostatecznie na 506. Patrząc na ligowe rekordy, Buffon jest zdecydowanie największą bramkarską legendą Serie A. Aż 299 razy w swojej karierze zachowywał w niej czyste konto. W 2016 roku zachowywał je rekordowo 10 razy pod rząd. Posiada też rekord 974 minut bez straty bramki w sezonie 2015-16. Jest też najstarszym w historii bramkarzem, który obronił w lidze rzut karny. 12 maja 2021 roku miał 43 lata i 104 dni. Buffon jest też rekordzistą we Włoszech pod względem ilości zdobytych trofeów, ale również pod względem ilości występów. O 10 meczów wyprzedza legendarnego Paolo Maldiniego, rozegrawszy 657 spotkań w koszulkach Parmy oraz Juventusu.
Oprócz licznych problemów z kręgosłupem, szczególnie pod koniec swojej piłkarskiej kariery, Buffon w swojej biografii przyznał się również do chorowania na depresję w sezonie 2003-2004 po przegranym pierwszym finale Ligi Mistrzów, ale także do tego, że ma sfeksofobię, czyli lęk przed osami spowodowany alergią na ich ukąszenia. Wiele można by było opowiadać o tym legendarnym bramkarzu. Jakie wy macie wspomnienia z nim związane? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie zobaczę, ilu mamy tutaj fanów starej damy i Squadra Azzurra. Zostawiajcie kciuki w górę pod odcinkiem i subskrypcję, jeśli dopiero co pojawiliście się na moim kanale. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.